Cześć. W tym odcinku pokażę Ci mój hamak. To jest jakby ciąg dalszy mojego dążenia do dopasowywania sprzętu jak najbardziej do siebie. Zwykłe takie klasyczne hamaki nie pasują mi z tego względu, że leżąc lubię rozglądać się dookoła, a taki normalny hamak przeważnie zamyka się trochę nad osobą leżącą w środku i to mi nie bardzo odpowiada, dlatego zrobiłem trochę inny hamak. Mój hamak jest z dużo węższego kawałka materiału, to ma około 60 cm. Jest to wystarczająco szeroko, żeby położyć na przykład karimatę w środku, chociaż z karimatą chcę zrobić jeszcze jedną modyfikację tego hamaka. Zrobię sobie do niego moskitierę. Takie rozwiązanie wymaga jakiejś poprzeczki tutaj wiązanej, która jakby rozpiera te linki, tak żeby ten materiał układał się. Dzięki temu ten hamak przypomina trochę łóżko polowe. Zresztą wzorowałem się na takiej harcerskiej kanadyjce, bo takie łóżka zawsze mi pasowały. I to działa trochę podobnie. Wiązane praktycznie jak klasyczny hamak z tą jedną tylko różnicą, że właśnie tu są linki, a nie materiał. Więc ten materiał jest trochę mniejszy, jest wzmacniany. Sprawdziłem ten hamak, 160 kg wytrzymuje, więc jestem spokojny. Wiem, że to mi się po prostu nie zarwie. Do tego moskitiera spinana gumkami od spodu. Trochę musiałem pokombinować, żeby to działało. No i cóż. Aha, te kijki. Muszą być dosyć mocne. Jak idę gdzieś pieszo, idę z kijkami trekkingowymi, to przywiązuję w tym miejscu swoje kijki trekkingowe i wytrzymują to bez problemu. W lesie po prostu znajduję sobie dwa dosyć mocne patyki. Wiązania zrobione są tak, żeby były uniwersalne i pasowały w zasadzie do każdego podłużnego przedmiotu, więc można tam przywiązać praktycznie wszystko. No i cóż, zapraszam do środka. Jesteśmy w środku. Moskitierę zrobiłem na takiej taśmie dodatkowej. To może być też linka. Ja stwierdziłem, że taśma będzie dobra, bo jest łatwo przyszyć ją do materiału. Co prawda jest przyszyta tylko na końcach, tak żeby to wszystko tu było ruchome. Przywiązałem sobie dodatkowe jakieś takie sznurki, żeby sobie powiesić tutaj, nie wiem, czy lampkę, czy powerbanka, czy latarkę, czy z drugiej strony mogę sobie podwiesić buty, jeżeli nie chcę ich zostawiać na zewnątrz. Na końcu są podwiązane patyki, które po prostu rozszerzają mi tą moskitierę, żeby nie zamykała się na mnie. Więc to jest też bardzo fajna rzecz. Takie rozwiązanie daje mi tą wyższość nad zwykłym hamakiem, że mogę spokojnie rozglądać się na jedną, na drugą stronę. Nic się nade mną nie zamyka. Mogę łatwo przykręcić się na bok i po prostu patrzeć, co się dzieje w lesie. Obserwować zwierzątka. W razie czego, jeżeli jakieś zwierzę gdzieś się pojawi, mogę mieć tutaj na tych wszystkich moich pętelkach podwieszony jakiś aparat. Wystarczy podnieść moskitierę, która jest na gumce, i mogę fotografować czy filmować. I to chyba tyle. Konstrukcja wygląda tak, jakby miała szansę być wywrotną, że niby jakiś ruch i coś się stanie, ale jest to bardzo stabilna konstrukcja i działa bardzo fajnie. Zdecydowanie moje wcześniejsze hamaki w tej chwili
no przestają działać, że zabieramy ją czasami, jak biorę kogoś ze sobą, albo jedzie ze mną Dorota na przykład, to wtedy bierzemy jeszcze któryś z naszych normalnych hamaków. A ja zdecydowanie przesiadłem się na ten mój dziwny hamak, który nazywałem łóżkiem Łazika. I działa to fantastycznie. I to tyle. Zza kamery dla leśnego dziada mówił Łazik Gawędziarz. Cześć.